cztery świnie, te, które zostały. Dzisiaj przerzucamy do starej chlewni. Klasycznym starym sposobem. Dlatego, że jeden ciągnik jest rozebrany, szelestka. Przy drugim wycinajka, także się nie chce odczepiać. A tych świń no, nie jest za dużo. Rękawiczkę sobie założę. Nie jest dużo, więc no, liczymy, że jakoś przejdą tam. Wcześniej właśnie tak te stada małe przeganialiśmy z jednej do drugiej chlewni, że tak przechodziły wszystkie luzem. No a teraz przeszliśmy na wózek, bo to na wózek się załaduje, przewiezie się, nie trzeba pilnować, bo ogólnie to się rozłaziły. Jak taka gromadka szła, no trzeba było z nimi trochę powalczyć, żeby je przegonić z jednej chlewni do drugiej. Ale cztery, jak widzicie, jak na razie nie tak źle. Maniek, gryźnij ją, za kopyto. Jak rzekiego gryziesz? No gryź ją, tu, za szynkę ją łap. O. Tam. No widzicie drzwi? Byłyście już w tej chlewni. Do starego domu wracacie. Czekaj, trzymaj je tam, zamknę bramę. Bramy nie zamkliśmy. O kurczę. Jak pięknie. Nie wyłaź. Chodź świnia, chodź. Chodź, nie wyłaź. No, chodź. Chodź. No nie wył. Głupie świnie. Maniek, zagryź je. Za tym tnicę. Nie wyłaź. Skakiwać. Już. No i dobra. Są w swojej grudce. Janulek dostanął. Poigło mają, bo kiedyś zakładałem. Chyba nie pociągnięte. I co wam powiem. Te cztery sztuki albo tu są chyba trzy maciorki. Albo się zostawi na dalszy chów z trzy sztuki. To jeszcze się zobaczy. Bo nam jak widzicie, jedna maciora została.
Też ta wypadła. No, albo te się sprzeda łącznie z tymi, bo jak widzicie, to wam powiem, 10-20 kg różnicy. Może nawet nie. Bo tu mamy takiego jednego kabana większego. No teraz mniej więcej to się one wyrównały. Ten jest chyba największy. Ale ten wam powiem, to może być cięższy od tej świni już. Te tak jakoś słabo, ta czwórka jakoś słabo rosła. A z tymi, no z tymi trochę się spóźniliśmy, żeby je przegonić. No i właśnie dzisiaj jest w planach, żeby trzewkę poskładać, tam obojnik wyrzucić. No i chociaż jedną grupkę z tych dwóch przetransportować. No bo jak widzicie, są wielkie, co no właściwie codziennie pasuje od nich obojnik wyrzucać. No ale jak co drugi wyrzucamy, to są chyba z jednej takiej grupki trzy taczki. Także no jest co robić. No, nie było. Jakoś nie udało się do tego czasu jej przetransportować i trzeba to do końca tygodnia zrobić. Dzisiaj mamy 9 czwartek. Je przerzucić, żeby już się nie męczyć tutaj, bo tak jak widzicie, paśnika nie mają. No, a tu są trochę mniejsze. No i stwierdziliśmy, że już takie urosły, tak duże urosły jedne i drugie, że no, że już nie będziemy ich łączyć, tylko te się wrzuci do jednej grudki, do tej, co się wyrzuci obojnik, a tamte do tej drugiej, co była pusta, jak widzieliście na filmie ze sprzedaży. No, te mają jeszcze paśnik kupiony plastikowy na dwa stanowiska. Kurczę, wam powiem, duże ułatwienie jest. Się tylko nasypie. Tam mają poidło. To jedynie trzeba się zatroszczyć, żeby porządek miały. No a te zawsze mają brudno w korycie. Trzeba im wyrzucać. Trochę pewnie tych granulek też zniszczą, jak nawrzucają obojnika do środka. No, dobra, nie przedłużając, no te też jak widzicie mają poidło, znaczy dość ciemnawo, no to tu nie widać, no ale widzicie wąż jak odchodzi, rurę. No, manewry z tymi świniami zakończone sukcesem, ładnie, w miarę ładnie przeszły. No, to tak jak mówiłem, składam ciągnik. I dzisiaj planuję wyrzucić ten obojnik z tamtej grudki. Jeszcze wam dogram kawałek materiału, no bo finalnie świnie z tej grudki przerzuciliśmy do tej prawie że ostatniej, po tych świniach, po tej gromadce 18 sztuk, co tu była, dostały pokoik. A dlaczego tutaj? No bo tutaj jest paśnik, więc dużo mniej roboty z nimi, nie trzeba sypać do koryta. No, w tej też jest poidło, do koryta nie trzeba sypać, tylko do paśnika się nasypie pełno paszy. Już na 2-3 dni jest spokój. Tylko z tym, że paśnik musiałem przykręcić do furtki na dwa wkięty, bo mama się obawiała, czy przy takich trochę większych, takiej większej czwórce, ten paśnik by dalej stał, czy by go po prostu wyniosły gdzieś na środek. No to został przykręcony do furtki, bo on stoi na furtce. No i świnki mają większą grudkę.
ze wszystkimi możliwymi wygodami. No takie przyjazne są. Nie świnie. Trzeba wam tu uprzątnąć, bo już na bałaganiłyście. Strasznie. Dobra, następny film będzie z wyłożenia obojnika z tamtej chlewni, bo dość dużo materiału nagrałem. No a w tym filmie to wszystko. Jeżeli się wam podobało, zostawiajcie kciuki w górę. Tu macie mój kanał, jeżeli wam się podoba, zapraszam do zasubskrybowania. Tu dwa filmy wybrane dla was, jeżeli nie widzieliście, to wbijajcie. I do następnego, cześć.